Po zdobyciu tygla prowadzasz na Marsa. Musisz zamknąć studnię, źródło zasilania piekielnego portalu na Marsie. Żeby to zrobić, koniecznie trzeba znów udać się do piekła. Samuel ma plan odsłonięcia z powrotem do studni, lecz potrzebuje twojej pomocy w jego realizacji. A to coś nowego. No, ale od czegoś to jestem. Dobra, chwileczkę. Czy ja mam wszystko ulepszone na maksa? Już tutaj nie mam... A. Jazda. Tutaj. No. Mistrzostwo pistoletem sobie zrobię, bo jest sympatyczne. Tuk na okiełznanie mocy studni. Planujemy cię tam wysłać. Wega przeprowadzi cię przez ten proces. Zamknij studnię. To brzmi jak takie mało wyrafinowane polecenie, żeby ktoś siedział cicho. To mój główny obiekt operacyjny. To tutaj mnie stworzono i tu znajduje się moja główna jednostka obliczeniowa. Utrzymanie mojej zdolności operacyjnej wymaga około 2,4 terawata. Postanowiono jednak, że możemy wykorzystać tę moc, by wysłać cię do źródła portalu. Tutaj nie wiedzieć, czemu komputer strasznie mi zwalnia. Nie przetrwam tej procedury i nie jestem w stanie dokonać samowyłączenia. Przeprowadzę cię więc przez ten proces. Wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne drzwi obiektu zostały zamknięte. Musisz rozpocząć od znalezienia wejścia i wyłączenia systemów bezpieczeństwa. Robisz full. I teraz czas na pierwszy sekret. No co jest za cholery? Pupuk! Jest kto w domu? No cześć. Ej. Dobra, teraz tak, tutaj z tego co pamiętam mam zadanie, żeby... Kakodemon piłą mechaniczną, jeden grat ląkowy na trzy potwory i różne zabójstwa na diablikach. No dobra. No to jest normalne wejście na miejsce. My poszliśmy skrótem. Proszę tych, mała cholero. Dobra. To jest jeden sam dół. Najpierw to z góry. Teraz od tej strony. Au. Teraz tutaj. No, musimy czekać na kolejne diabliki. Bezpieczeństwa działają w dwóch sieciach neuronowych, kończących się w tym obiekcie naprawczym. Każdy punkt końcowy chroniony jest polem elektrycznym. Powinieneś jednak przetrwać jego działanie. Pocieszające. Główna ochronna sieć neuronowa wyłączona. Za pleców. Dobra, to nie będę się chrzanił też.
Cer! Wiecie co? Skończyło się. Nie szkodzi. Kto jeszcze? Teraz od tyłu od góry. I voilà. Jeszcze wyzwanie ogarnięte. Tak. Nie, nie. To. Dziękuję. Podła. Patrzę, trafiłem. Ok, chwilowo skończyli mi się przeciwnicy, więc pozbieram sobie broń. Mam w dalszym ciągu jeden nabój. Drugi rdzeń jest gdzieś tu na dole. Shut down! Zapasowa ochronna sieć neuronowa wyłączona. To jest będzie opierdliwy fragment. Moje kluczowe systemy operacyjne są teraz wrażliwe na atak. Zalecam zniszczenie na początku mojego systemu chłodzącego. Przyspieszy to proces destabilizacji. Nie to ulepszenie. No bydle. Dobra. Okej. To kolejne wyzwanie ukończone. I teraz czas na... Radość! Jak się zabrałem do... Gdzie jestem w ogóle? No cześć! Zabierzcie mi, gdzie są przeciwnicy! Ach, skończyło mi się, ale trudno. O, nie masz rączki! Nie zgraję twardziela. Z tobą też mam do pogadania. Nie ma uciekania! Chyba, że w kawałkach. Okej, okay, przeciwnicy mi się generalnie właśnie skończyli, więc poszukam tego pancerza, który tam gdzieś z tyłu został. Tu. Dobra, to chyba już cały pancerz tutaj był gdzieś. Chociaż nie, właśnie widzę kolejny. No, i odpalił mi się już tryb nieskończonej amunicji, więc... Wspaniale... Okej, teraz będzie pewne nagromadzenie sekretów swego rodzaju. Jak się przechodzi? Dało radę? Nie, jest za mało. Nie pobliżuj się. No chodź. Ole! Następny. Was trochę więcej.
Albo daje za mało. Cholera. O, resztę. Tak, tak, słyszałem się za pierwszym razem. Dalej mapę. No cześć. No chodź. Taki ostrożny. I tak nie pomogło. Dobra. Mogę to się cofnąć i poszukać się. Zawsze zagrając nie to co chcę. Okej. Cofnąłem się. Jeszcze raz. Tak, tutaj jest w ogóle pancerzyk. Chciałbyś. Cały mnie w kolano. Okej. Tak, tutaj jest zejście w dół. Udało się. No cóż. Macie ograniczony zapas tolerancji rakiet w organizmie. Nie. Ta karta ci, przyjacielu, już nie przyda. A mi jak najbardziej. Przyznano dostęp. No ja myślę. Przyznano dostęp. Witam tego pana. Żegnam tego pana. Mogę się zdecydować. Ok, kolejne sekrety odnaleziamy. Już pokazuję, gdzie on jest, który to jest. Derp. O, to jest ten sekrecik tutaj. Ale zanim spadniemy tam w dół, tu jest kolejny sekret. Ta-da! A, tutaj jest to miejsce. A, spadajmy stąd. Zostały jeszcze dwa sekrety. Drugi z nich jest tuż, tuż. Pa. I voilà. Kolejny sekret. I na mapie jest tutaj. Aczkolwiek jest od niego troszkę ciężko dojść bez patrzenia od samego początku tak naprawdę, więc... Sugeruję cofnąć ludziom, którzy chcieliby zobaczyć, jak tam się dociera, tylko po to, żeby zobaczyć sam sekret. Okej, tak. To jedyny system chłodzący w historii, w którym osiągnięto zero absolutne. Zniszcz wszystkie cztery generatory chłodziwa. Systemy powinny zacząć się wyłączać.
Teraz trzeba znaleźć drogę z powrotem na górę. Tak, wiem, że jestem pod ostrzałem. Au! Coś mnie ugryzło w plecy. Dawaj oko. No znowu to rolem na za... Nienawidzę tych dusz. Spadaj. Jeszcze summoner. Nie brakowało mi ciebie tutaj! Czemu tutaj przyszłaś? Lewna suka. Jesteś moja! Od razu lepiej. Okej, następny. Dostałem sasa demona oddechem prosto w twarz. A ty, jak spędziłeś swoje wakacje? Gdzie ta... Aha, była z tyłu za mną. Jeszcze jedna gdzieś. Hopa! I gdzie był ten ostatni? No, zdechaj wreszcie. Au, tak idę nie to przyjąłem. O, no cóż. Wiecie co? Wiecie co? Nie do końca to było moim celem, ale... Może być. I'll take it! Masz dupsko. Wow! Wow! Jeszcze jeden! Dobra! Zabiorę z tego summonera? Nie! Oczywiście, że nie. Adagio, przywój waszu! Dziękuję. Strzechła? Możesz teraz przejść do mojego rdzenia i tam zakończyć proces. Okej, to jest najważniejsze, właśnie zgarnąłem. Teraz jeszcze się opancerzę i zgarnę resztę amunicji, która tutaj gdzieś się wala. O, proszę bardzo, jeszcze jeden pocisk do Redimera, świetnie. Nie ta gra. Do BFG. Już nie jest potrzebny. Trochę się tutaj oszczędzałem, strzeliłem tylko dwa razy. Przydał mi się jednak więcej pancerza. Ja i spostrzegawczość. Chciałbym się rzec ze dwie różne rzeczy. Ej. Nie wola, jesteśmy. Zabierzecie do wejścia. Cudownie, to mój przystanek, co? W kolejnym pomieszczeniu będzie naprawdę, naprawdę zabawnie. Jeśli chcesz zdobyć dostęp do mojego rdzenia, musisz zlikwidować demony w następnym pomieszczeniu. No, chociaż obu tych... Elbaronów, czy jak mi tam się teraz rozwaliło? Cicho. Dobrze mu się odbiło, bym go nie usłyszał. A, ten pan przez kawałkach. No to się gapisz. Miło, że się nabinałeś. Potrzebuję amunicji. Okej. Okay. To pomieszczenie moim zdaniem jest największą rzezią w trakcie tej gry, jaką można napotkać. W
pożyczę to, co się chce na to. Katia! Tutaj dużego kolegę! No, wreszcie. Dzień dobry. Mam cię! Dyslap. Maciej, życie. Osz mordę. Tak prawem on to przeżył! O! Tego pana też witam, bardzo ciepło. Bydle to oczywiście przeżyło. I to bydle też. No dobra. Powtóreczka. Masz to przy tego. Co tu jeszcze jest w ogóle? Zatnego do zabicia. Mi brakuje jakichś gości. Na górze są te żygacze. Zaraz je pójdę, bo usuwam. Tak naprawdę są kruchowymi apteczkami. Liczyłem, że spadnie, będą go dobić. Przeliczyłem się. Cicho. Jest. Okej. Biorę was na poziom ciszy. Okej. Jeszcze słyszę tutaj gdzieś... Właśnie, ciebie słyszę. Mi zostało tych... Jeszcze jeden gdzieś tutaj powinien być, przynajmniej mi się wydaje. Chyba tylko mi się wydaje. No, jedna skromna na samym początku. Muszę tutaj BFG raz za dużo, mam wrażenie. No trudno. Nie jest źle. To jest czas na ostatni sekret. Tak. A tak, więcej tarcz. Pancerza, czegokolwiek, nieważne. I amunicji też. Ostatnie dozbrojenie przed podróżą do biega w sumie, więc warto wezbierać wszystko do czysta. Teraz, żeby udać się do sekretu, trzeba tutaj sobie zeskoczyć. Tracę możliwość zapamiętywania. Kontroluję sieci neuronowe w stopniu jedynie minimalnym. Tada! I to był ostatni sekret, jak widać na załącznym obrazku. Gdy rdzeń wejścia zostanie zniszczony, strumień energii ciągnie cię z powrotem do piekła. Ustaliliśmy dla ciebie punkt docelowy. Pojawisz się przy studni. Użyj tego, aby ją wyłączyć, a portal na Marsie zostanie zamknięty na zawsze. Nie dadzą ci tam dotrzeć bez walki, ale chyba właśnie tego chcesz. Nieprawdaż? Tym się czymś zajmujesz. Prawie jak wina w Mass Effect 1.
Nie, nie będę czekał. Niezłe miejsce. Proces zakończony. Dziękuję, Rebecca. Żałuję wielu rzeczy, doktorze Hayden. To jest jedna z tych rzeczy, która każdego wysłały do piekła.